witam Państwa po przerwie. Studio Telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaksy, program Galaktyka Pomerania. Poprzednią część zakończyliśmy gokardami i technikum samochodowym, zespołem szkół samochodowych w Szczecinie. Teraz w tych tematach, w tych kręgach motoryzacyjnych pozostajemy. Ja jestem pewna, że wielu z uczniów zespołu szkół samochodowych znajdzie się i odnajdzie się na najbliższych targach organizowanych już w najbliższy weekend, czyli już jutro i pojutrze na terenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich. Po raz trzeci organizowane targi Moto Show. Marek Zajdel, rzecznik prasowy tych targów, jest naszym gościem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, serdecznie witam. No właśnie, bo targi Moto Show to przede wszystkim wystawcy, więc z kim będziemy mogli się tam spotkać? No ze wszystkimi dealerami ze Szczecina, to jest pewne, ale oprócz tego ludzie, którzy przyjeżdżają, firmy z całej Polski i nie tylko, będą wystawcy samochodów przedpremierowych. Przede wszystkim to jest taki hicior, bo to, że te samochody, które w salonach stoją normalnie, to jest wszystko ok, można iść zobaczyć. My w tej chwili będziemy mieli kilkanaście przedpremier, czyli to, co inni jeszcze nie mogą zobaczyć, tutaj będziemy mogli zobaczyć nawet pół roku wcześniej, będą wystawione przed oficjalną premierą samochody, które będziemy mogli sobie zobaczyć, zajrzeć. Mało tego, będziemy mogli zamówić nawet jazdę do domu, żeby przyjechali do nas do domu i była jazda próbna. Ja powiedziałam, że ta główna część targów to są wystawcy, ale chyba powinien mnie Pan zweryfikować, bo targi Motoshow to jest też ta cała otoczka, to wszystko, co dzieje się wokół. No to właśnie generalnie wszyscy idziemy na Motoshow zobaczyć te atrakcje, które są jakby obok targów. Dealerzy, dealerami, którzy stoją, wspaniałe samochody, nowości, to wszystko, co możemy kupić sobie w przyszłości lub na targach, bo nawet na samych targach są inne ceny niż w salonach. To jest ważna rzecz. Tutaj dealerzy wystawiają samochody po zupełnie innych cenach niż są w salonach. Można uzyskać niesamowite upusty, specjalne, właśnie zrobione na Moto Show. I to jest ważna informacja. Ale wracając do tego, co wszyscy kibice kochają i całe środowisko motoryzacyjne, to jest to, że ta impreza jest główną imprezą zrzeszającą wszystkie środowiska motoryzacyjne, od tuningowców poprzez off-road, poprzez tuning, przez ludzi, którzy jeżdżą na quadach, na motorach, którzy się ślizgają, którzy startują w wyścigach, oni wszyscy tam będą i będą pokazywać to, co jest u nich najpiękniejsze. Czyli zacznijmy od samego Wojna Północ-Południe. To jest pierwsza edycja w Szczecinie, to już jest trzeci raz z rzędu. Mamy w Polsce tuningową wojnę, północ-południe, przyjeżdżają samochody, które są do ostatniej śrubeczki, żeby nie powiedzieć do podkładeczki, wyczyszczone, wypolerowane, pozmieniane, zrobione w konkretnym stylu, który rzuca na kolana naprawdę najbardziej wyrafinowane gusty. I ci ludzie wystawiają się tam i można ich zobaczyć, oprócz tego biorą jakby w takim castingu udział, które auto jest ładniejsze i w jakich kategoriach. Od tego, jak naprawdę jest przygotowane, od lakieru, od porządku, od czystości tego auta, od wyglądu zewnętrznego, od tego efektu, kończąc na tym, jaka tam jest muzyka, jak jest nagłośnione, jak to wspaniale słychać, jak to wszystko super chodzi, to będą tam sonometry, będą badania, głośno, cicho, na tylu amperach, na mniej amperach i tak dalej, to wszystko będzie można tam zobaczyć. Oczywiście przy tym wszystkim będą wspaniałe, piękne dziewczyny, które zawsze towarzyszą pięknym samochodom. No i tutaj panowie, choć ja się zarzekałem, że rzeczywiście, kobiety, najważniejsze są te samochody, ale rzeczywiście jak się złapałem na tym, że te panie odprowadzam wzrokiem, aż odejdą do następnej sali, no to coś w tym jest. To tylko jedna z atrakcji, tak naprawdę ta wojna północy z południem, palenie gumy, to też będzie zawsze bardzo głośno, gdzieś tam mieszkam niedaleko, więc to palenie gumy jest słychać praktycznie na całym Słonecznym. Palenie gumy, tak, to jest, no jest w tym szaleństwie coś pięknego, co ludzi rzeczywiście podnieca. Ja tu osobiście driftingi bardziej kocham i widzę, jak ta technika jazdy, jak utrzymać ten samochód w pełnym poślizgu, żeby to auto sobie tak pięknie jechało i w pełnym uślizgu tej tylnej nadsterowności, czyli tej tylnej osi, cały czas bezbłędnie potrafi być prowadzone i to mi bardziej jakoś. No palenie gumy jest fajne, ale to jeżeli już w tym klimacie, to
demolka. To już jest klimat po prostu niesamowity. Wjeżdżają samochody i zjeżdża ten wygrywa, który przeżył. Czyli rozbijamy wszystkie auta, tutaj dzieci, młodzież szaleje wręcz, bo naprawdę zaskakujące są sytuacje. To nie jest nic przemyślanego, tu po prostu z każdej strony można dostać strzała. Wszyscy się rozbijamy i jest to fajna zabawa i najśmieszniejsze to jest bardzo bezpieczna zabawa. No właśnie, tutaj, kiedy zaczął Pan opowiadać, bardzo bezpieczna, rozbijacie się Państwo i właśnie, i nic Wam się nie dzieje? Dokładnie. Są przygotowane samochody, one mają specjalne klatki, kierowcy, to nie są duże prędkości, więcej tutaj jest popychania i przepychania się niż samego rozbijania takiego typowego, ale przy okazji jest dobra zabawa, bo tak naprawdę to zaskakujące sytuacje, kto jest z tyłu, kto jest z przodu, kto kogo z boku nastawiał się na tego, dostał z tamtej strony i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego chciałbym przypomnieć, że będziemy mieli fantastycznych kierowców quadów i motorów. Ci ludzie będą pokazywać na tym głównym placu betonowym, jak można cyrkowe cuda wyprawiać na tych maszynach. Na motorach już się prawie przyzwyczailiśmy, że te motory robią wszystko, jeżdżą na przednim kole, na tylnim, praktycznie na kierownicy i nie wiem, co tam jeszcze, ten kierowca stoi, wisi, skacze w powietrzu, ale na quadach jeszcze tego nie widzieliśmy. I teraz jak zobaczymy te quady, które zaczynają robić różne, naprawdę ciekawe triki, no to to już jest mistrzostwo świata i naprawdę warto zobaczyć, przyjść specjalnie. Oprócz tego będziemy mieli człowieka w beczce, który będzie jeździł na motorze w beczce i nie tylko sobie jeździł, wykorzystywał siłę środkową i będzie się wydawało, że jest genialny, ale on jeszcze będzie skakał, omijał przeszkody, robił różne cuda i powiem szczerze, że jest to unikalny numer, który naprawdę rzadko można spotykać. Już w Polsce chyba jest to jedyny człowiek, który to robi, więc warto przyjść, zobaczyć, bo tylko na motoshow go możemy zobaczyć. Praktycznie raz do roku do nas przyjeżdża. Chciałabym też zapytać o MotoKids, to będzie atrakcja dla dzieci. No dzieci serdecznie zapraszamy, oczywiście to się tak mówi, dla dzieci trzeba coś specjalnego zrobić, ale tak naprawdę dzieci uwielbiają to wszystko, co dorośli, bo my dorośli jesteśmy też tymi małymi dziećmi i mamy praktycznie te same zainteresowania. Tam dla dzieci mamy specjalny kącik przygotowany, będzie taki tor do wyścigów modeli, tam będą mogły sobie dzieci śmigać, tam aż 600 autek będzie mogło ścigać się ręcznie sterowanymi, a oprócz tego będą do tego modele w różnych skalach, którymi będzie można jeździć, także się bawić. I jeszcze do tego będą zabawy z robotami. Będzie można sobie zaprojektować, zaprogramować robota. Tu specjalna firma, która się specjalizuje w tym. Olbrzymie pieniądze trzeba zapłacić, żeby na taki kurs się dostać. Tutaj za zupełną darmochę będzie można sobie przyjść i dzieci będą mogły poprojektować i pobudować roboty. A jeżeli chodzi, bo powiedzieliśmy o tym, że będziemy mieli przedpremierę nowoczesnych aut, czy targi Motoshow to też jest to wszystko, co jest związane z motoryzacją dookoła, czyli też ten sprzęt, wyposażenie? Tutaj całe środowisko motoryzacyjne ma swoje wielkie święto. Od tych, którzy produkują sprężyny, kończąc na tych, którzy produkują nowe lakiery, kładą lakiernictwo, malowanie na lakierze, muzyka w samochodach, nowe siedzenia, wyszywanie siedzeń, po prostu wszystko. Od wysuwanej anteny, kończąc na najpiękniejszych felgach i super malowanych. Tutaj tuningowcy, oni po prostu zawładnęli pięknością całej tej motoryzacji, jak tylko mogło, i faktycznie można przyjść i zobaczyć, co można zrobić z takiego zwykłego, seryjnego auta, jakie piękne można wybudować inne auto. Tutaj no, prześcigają się praktycznie w możliwościach i w pomysłach na to, żeby zbudować piękne auto, które nie tylko jest dobrze wyglądające, ale tam jest to oceniane także bezpieczeństwo, wykonanie, sposób, tak zwana gleba, czyli jak bardzo nisko ten samochód stoi, no i jeszcze to wszystko jeździ, tak? No właśnie, a czy my dzisiaj bardzo duże znaczenie przykładamy do tego, jak auto wygląda, czy raczej liczy się dla nas to, co jest pod maską? Co jest ważniejsze dla mężczyzn i dla kobiet? Bo dla kobiet, to znaczy, no, ja tak, zawsze patrzę na to najpierw, jak samochód wygląda z zewnątrz.
ja zauważyłem, jak panie kupują. Mężczyzna wchodzi, patrzy ten silnik, jest tam te konie odpowiednie, przyspieszenie, czyli tak zwane bezpieczne auto, i zupełnie poważnie tu mówię, bo to jest duże znaczenie ma, jak to auto przyspiesza, jak jest dynamiczne, bo to ma wpływ na bezpieczeństwo. No i później jest ta decydująca, tu pan jest taki niezdecydowany, podchodzi kobieta, wejdzie do środka, zajrzy, pięknie wyglądające skóry, gdzieś tam chromowe wykończenia, trochę deski jakiejś tikowej, pięknie wyglądające jakby wewnątrz, pasujące do torebki, i kobieta mówi, bierzemy. I to jest zawsze ta kropelka, która decyduje o tym, żeby to auto kupić. Off-road taxi to też atrakcja. Zabawa bardzo fajna. Będzie oprócz tego, że my będziemy mogli się przejechać samym samochodem, właśnie jako taksówką, właśnie takim terenowym, po takich górkach, bezdrożach, to oprócz tego będzie jeszcze tak zwany mistrz błota, czyli będą wjeżdżać samochody, to jest wykopane specjalnie na terenie, w tej chwili MTS-ów jest wykopany specjalny rów z błotem, zalany będzie wodą i tam będą przejeżdżać wszyscy ci szaleni ludzie, którzy swoimi terenówkami przejeżdżają przez te błoto i niektórym się udaje, niektórym nie, później się ich wyciąga, jest jeszcze więcej zabawy, bo tak jak się wyciągnie, to nieraz tylko trochę się wyciągnie tego samochodu, to znaczy wyciągnie się przednie zawieszenie, reszta zostanie albo błotnik się urwie, no nie zawsze to jakby właściciela cieszy, ale rzeczywiście ludzie, którzy oglądają, niesamowicie, że sam na własną prośbę zrobił sobie krzywdę, ale tak naprawdę to są ludzie, którzy bawią się tym, jeżdżą, potrafią pokonywać bezdroża w sposób zupełnie inny, niż my byśmy nawet podejrzewali, że tak można. Po raz trzeci organizowane są targi Motoshow. Jak pan sam powiedział, to jest duże święto dla fanów motoryzacji u nas w regionie. Czy udało się też zaprosić do nas gości z innych miast? Tak, tak, tak. To jest też impreza uznawana za jedną już też z najważniejszych w kraju. Jeżeli chodzi o imprezę na przykład północ, południe, to już jest impreza ogólnopolska. W tej chwili na forach to, co śledzę, grupy się już zbierają, tuningowców jadą tutaj otworzyć ten właśnie wielki festiwal północ, południe. I z całej Polski ludzie przyjeżdżają tutaj do Szczecina. One później się będą odbywać, te edycje, w różnych innych także miastach. Ale Szczecin zaczyna, Szczecin jest tym pierwszym miejscem, gdzie tutaj się ustawiają, wszyscy pokazują nowe auta, które zrobili przez ten właśnie zimowy sezon. I tutaj są premiery tych pięknych, nowych, przerobionych aut. Marek Zajdel, rzecznik prasowy imprezy, która już właśnie, kiedy możemy przyjść na targi po raz pierwszy, jak się ustawić tutaj z czasem, to jest co prawda weekend. Czasowo to wygląda tak, że od rana praktycznie do wieczora, sobota i niedziela, dzisiaj jest piątek, już ta impreza się rozpoczęła, ale jest na razie zamknięta tylko dla VIP-ów, dziennikarzy, właśnie w tej chwili za chwileczkę zacznie się wielki bankiet, gdzie także będą najlepsi dealerzy z całej Polski dostawali swoje nagrody. Mam przyjemność prowadzić to, będzie bardzo miło i sympatycznie, ale to jutro oficjalnie się otwiera. I teraz ważna rzecz, proszę Państwa, parking jest za darmo, bilety są, dzieci do 7 lat są za darmo wpuszczane i ważna rzecz, musimy przyjść na 2 dni. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że jest zupełnie inny program pierwszego dnia i inny program drugiego dnia. Jeżeli chcemy zobaczyć wszystko, musimy sobie ten weekend po prostu poświęcić na Motoshow. Serdecznie zapraszam, Struga, MTS-y, czyli miejsca targów naszych szczecińskich. Tam się odbywa Motoshow i serdecznie jeszcze raz zapraszam, bo naprawdę warto. Marek Zajdel był naszym gościem. Teraz już, no właśnie, chyba długa noc przed Państwem, przed VIP-ami, którzy będą rozpoczynać tę imprezę, ale możemy już do niej dołączyć i w sobotę, i w niedzielę. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo, teraz krótki przerywnik i zmiana tematu. Thank you.
A teraz już całkowicie zmieniamy temat, szanowni państwo. Będziemy rozmawiać o wodzie, o wędkarstwie, a później o sportach wodnych, bo o nurkowaniu. Ale to za chwilę. Najpierw wracamy do tematu wędkarstwa. Pan Emilian Pilch, dyrektor Okręgowego Związku Wędkarskiego, jest naszym gościem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, często spotykamy się, żeby omawiać bieżące rzeczy i te najważniejsze kwestie dla wędkarzy, ale tak naprawdę warto powiedzieć o tym, że nasz region jest szczególny i ma szczególnie dobre uwarunkowanie. Ja zawsze podkreślam, że dla żeglarstwa i sportów wodnych, ale również dla wędkarstwa, bo ile wód i z czym mamy te wody, jeżeli chodzi o wędkarstwo? No, nasz okręg jest bardzo dobrze ułożony, bo mamy wody nizinne, mamy wody tak zwane górskie, to znaczy rzeki, które zaliczane są do krainy Pstrąga i Lipienia, i mamy wody tak zwane morskie, które podlegają Inspektoratowi Rybołówstwa Morskiego, w których bytują również ryby dwuśrodowiskowe. Jeżeli chodzi o nasz okręg, to jest jeden z 47 okręgów pod względem wielkości, 12 okręg w Polsce, jeżeli chodzi o ilość członków, pod względem ilości wody, którą mamy w użytkowaniu i udostępniamy naszym wędkarzom, a jest ich w naszym okręgu prawie 15 tysięcy. Również jesteśmy na około 10 miejscu. Tych wód posiadamy ponad 5 tysięcy hektarów, 5,5 tysiąca hektarów. Na ponad 1,5 tysiąca hektarów nasi wędkarze mogą również łowić na podstawie umów z prywatnymi dzierżawcami. A jakie to są wody? No, mamy wiele jezior, ponad 100 w naszym okręgu. Mamy kilkanaście rzek, których jesteśmy rybackim użytkownikiem, począwszy od Odry, z tym, że Odra też nie jest nasza, cała w okolicach Szczecina jest właśnie nasza, w naszym rybackim użytkowaniu. Mamy takie piękne rzeki, które zaliczane są właśnie do krainy Pstrąga i Lipienia, jak Rega, Ina i szereg innych, w których są ryby, których nie ma w innych rzekach. Są to ryby, które mają bezpośrednie połączenie z morzem i właśnie z morza wpływają takie ryby jak troć, łosoś, certa. Z morza również wpływają ryby tak zwane białe, które się przemieszczają, wpływają do naszej wody na tarło. Także naprawdę, jeżeli chodzi o nasz okręg, jest to okręgiem atrakcyjnym i zachęcam wszystkich wędkarzy z całej Polski, bo z całej Polski do nas przyjeżdżają. Zazdroszczą wręcz na wód członkowie z katowickiego, z łódzkiego, czy z innych, z centralnej Polski okręgu. No właśnie, a które gatunki ryb nas charakteryzują, które czynią nas tym szczególnym okręgiem, to czego mogą nam pozazdrościć inni słowem? No właśnie, już powiedziałem, głównie tych ryb dwuśrodowiskowych, troć, łosoś, których nie ma w innych rzekach, są one tylko w rzekach, które mają bezpośrednie połączenie z morzem. Ryby te po bycie trzyletnim wracają do nas na nasze rzeki, na tarło. I tu właśnie w tym czasie po tarle możemy je łowić. Są to naprawdę ciekawe ryby, bardzo smaczne i z całej Polski do nas na te ryby przyjeżdżają. W okolicach Szczecina pięknymi wodami jest też całe Międzyodrze, gdzie mamy piękne okazy sumów, kiedy zdarzyło się, że nawet 100-kilogramowy został złowiony, prawie 2 metry. Mamy tu piękne łowiska sandaczy, szczupaków, no i białej ryby. Biała ryba jest rybą pospolitą, ale też przysparza wędkarzom wiele emocji i często jest zabierano jako, że tak powiem, pożywienie. Jest to płoć, są to leszcze i inne gatunki ryb. Panie Emilianie, często wędkarstwo postrzegamy jako rekreacja, jako coś, co pozwala nam się odprężyć, ale warto wspomnieć o tym, że jest to też sport. Jakie dyscypliny wyróżniamy w wędkarstwie? Oczywiście, to sport jest na różnym poziomie, począwszy od takiego sportu rekreacyjnego, a kończywszy na sporcie kwalifikowanym, gdzie naprawdę już można mówić prawie, że o zawodowstwie, gdzie trzeba naprawdę mieć duże pieniądze, żeby posiadać sprzęt i łowić na tym wysokim poziomie. I tak jak, załóżmy, lekkoatletyka posiada wiele dyscyplin, tak i w wędkarstwie mamy wiele dyscyplin. Taką podstawową dyscypliną
sportową w wędkarstwie jest dyscyplina tak zwana spławikowa, gdzie łowimy na długie wędki, nawet do 13 metrów, na spławik, na przepływankę. Drugą dyscypliną jest dyscyplina spinningowa, gdzie się używa sztucznych przynęt, gdzie się łowi przy pomocy krótszych wędek, przy pomocy kołowrotka. Kolejną dyscypliną jest dyscyplina muchowa, bo jak wiadomo, ryby również się pożywiają, że tak powiem, owadami, muchami, i w dyscyplinie muchowej łowimy również na inne wędki, na inne sznury i używamy przynęt podobnych do much. To bardzo ciekawa i trudna dyscyplina. Kolejną dyscypliną jest dyscyplina podlodowa. Ta dyscyplina oczywiście jest tylko w okresie zimowym, kiedy jest lód. W tym roku tego lodu wiele nie było, ale i tak było rozegranych szereg ciekawych zawodów. Jest dyscyplina rzutowa, gdzie w zasadzie, która się odbywa tylko, może się odbywać bez wody, bo jest na boiskach sportowych rozgrywana, która polega na tym, kto dalej rzuci przynętą, kto rzuci do celu, kto rzuci celniej. Kolejną dyscypliną jest wędkarstwo morskie, ale to się uprawia tylko na morzu, z brzegu, z plaży, z kutrów. A proszę powiedzieć, w której z tych dyscyplin nasz okręg jest najsilniejszy? Tak, kiedyś okręg był nasz był mocny w dyscyplinie spławikowej, teraz niestety w ostatnich latach ci mistrzowie nasi odeszli. I najmocniejszą dyscypliną w naszym okręgu jest obecnie dyscyplina morska. Nasi członkowie, a konkretnie dwóch naszych członków jest w kadrze narodowej, bo takie kadry są wyłaniane w każdej dyscyplinie. W każdej z tych dyscyplin, które wymieniłem, można startować począwszy od szczebla tego najniższego, na mistrzostwach koła, poprzez szczebel okręgowy, mistrzostwo okręgu, mistrzowie kwalifikują się do mistrzostw Polski, a kadra narodowa startuje w mistrzostwach Europy czy w mistrzostwach świata. Także naprawdę są wędkarze, którzy lubią się zmierzyć z innymi, traktują to jako rywalizację, jako sport. Chociaż większość wędkarzy to jest takich, którzy lubią ciszę, spokój, przebywać na łonie natury, oglądać wodę, ptaszki, słuchać ptaszków. Państwo na bieżąco organizujecie zawody, zmierzacie się ze sobą, ale co ważne też staracie się organizować i angażować w wędkarstwo coraz to młodsze pokolenia, bo organizowane są już też konkurencje dla 5-6-letnich dzieci, takich dzieci, które czy one są w ogóle świadome tego, czym jest wędka, na czym polega cała ta idea wędkowania? Praca z dziećmi, z młodzieżą jest już wpisana jako obowiązek w nasz statut naszego stowarzyszenia i tą pracę prowadzimy nie tylko, że mamy w statucie, ale dlatego, żeby te młode pokolenie również nauczyć wędkowanie, żeby te młode pokolenie wyciągnąć sprzed tych komputerów na łono natury, na świeże powietrze. I praktycznie już od szkoły podstawowej nasi wędkarze mogą łowić, a zdarza się, tak jak moje wnuki zaczęły w wieku 5 lat. Organizujemy zawody dla tych młodych ludzi, zawody dla dzieci i młodzieży, organizujemy zawody dla szkół podstawowych, dla szkół średnich i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, piękne imprezy organizujemy i na które serdecznie zapraszam rodziców, opiekunów z dziećmi. Praktycznie od 5 lat może taki człowiek mały startować na naszych zawodach, które organizujemy kilkakrotnie w roku na jeziorze Rusałka. To jest w centrum Szczecina, obok amfiteatru. Tam jest taka piękna również fontanna i tam to łowisko jest właśnie, jeżeli chodzi o zasobność w ryby, też dobre. I tam na to łowisko zapraszam 3 czerwca, gdzie organizujemy zawody z okazji Dnia Dziecka. Wcześniej organizujemy zawody dla młodzieży w Pyrzycach, drużynowe. Praktycznie w każdej małej miejscowości, w każdym powiecie są jakieś zawody dla dzieci i młodzieży organizowane. Ja na razie tu mówię tylko o Szczecinie. Powiedziałem o zawodach dla dzieci, ale każde koło organizuje mistrzostwa koła. Najbliższe zawody organizowane przez okręg już będą w najbliższą niedzielę. Będą to zawody dla sędziów wędkarskich, bo również
to jest sport, również sport, który trzeba w jakiejś tam, w ramach jakiegoś regulaminu i tego właśnie pilnują sędziowie wędkarskiego. Później rozgrywamy zawody na szczeblu okręgowym, indywidualne, drużynowe i tak dalej, i tak dalej. Szczegółowy terminarz naszych imprez jest na naszej stronie. Jeżeli ktoś by się chciał zainteresować, to chętnie zapraszamy. Panie Emilianie, tak jak powiedzieliśmy na początku, nasz okręg tak naprawdę liczy prawie 15 tysięcy członków. To jest potężna liczba osób, które wędkarstwo traktują jako rekreację, ale które traktują mnie też jako formę spędzenia wolnego czasu, a później jako sport. Proszę powiedzieć, jak w ogóle dzisiaj postrzegane jest Pańskim zdaniem wędkarstwo również wśród młodych ludzi? Czy Państwo zauważacie, że o kartę wędkarską starają się właśnie też dzieci, młodzież? Tak, ale jak już wcześniej powiedziałem, że to zależy od nas, bo jeżeli my zaproponujemy tym dzieciom, tej młodzieży imprezy, my prowadzimy szkółki wędkarskie dla dzieci i młodzieży. U nas są instruktorzy młodzieżowe, którzy się zajmują tymi dziećmi, bo no, od ilości wędkarzy, którymi w przyszłości zostaną nasze dzieci, nasze wnuki, zależy też przyszłość naszego związku. A mówię, oprócz tego, że my się zajmujemy wędkarskiem, łowieniem ryb, to również cała ta otoczka, ekologia, ochrona przyrody, ochrona przed kłusownictwem i tak dalej, to jest poważna dziedzina, którą się my też zajmujemy. My na naszej stronie w Kurierze również pisałem o tym, zajmujemy się też sprzątaniem w ramach tak zwanego sprzątania świata, z tym, że my nie prowadzimy tego sprzątania wtedy, kiedy jest ta akcja organizowana, ale na wiosnę, kiedy przed wyjściem naszych wędkarzy w teren, na łowiska, sprzątamy łowiska, sprzątamy to, co woda naniesie, sprzątamy to, co ludzie przyniosą, przywiozą z miasta, sprzątamy to, co działkowcy przy działkach wyrzucą. I także ekologia, jeszcze raz, ekologia, ochrona środowiska jest również naszym obowiązkiem i mamy to wpisane w nasz statut. Zostały nam już tylko 2 minuty. Ja też zawsze podkreślam, że w wędkarce nigdy nie mam czasu zająć tak profesjonalnie, ale proszę powiedzieć, panie Emilianie, sezon na jakie ryby teraz mamy? No teraz w zasadzie na białą rybę można polować, można łowić, zależy jak to nazywa, mam na myśli płoć, leszcze, okoń, bo na takie ryby jak szczupak, sandacz, sum jest teraz okres ochronny, bo szczupaka możemy łowić dopiero od 1 maja, sandacza od 1 czerwca. Te ryby w tym czasie wypłynęły na tarliska, tam się trą, tam im nie możemy przeszkadzać w tym naturalnym rozmnażaniu się, dlatego są okresy ochronne na te ryby. A Państwo później te ryby w większości przypadków wypuszczacie z powrotem do wody? Tak, my jako okręg, jeden z licznych okręgu, sami produkujemy ryby na zarybianie. Odławiamy tarlaki ryb, z których pozyskujemy tak zwaną ikrę. Ikrę tą zapładniamy, przewozimy do naszej wylęgarni w Goleniowie i tam prowadzimy produkcję na rybku i większych asortymentów ryb, którymi później zarybiamy nasze wody. A muszę powiedzieć, że w zeszłym roku nasze wody, te ponad 5 tysięcy hektarów, zarybiliśmy na kwotę prawie 1,5 miliona złotych. Były to ryby głównie wyprodukowane przez naszych rybaków, naszą wylęgarnię, a część również z zakupu. My współpracujemy z towarzystwami, przyjaciół, miłośników. Mamy tu takie dwie wspaniałe organizacje, jak Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Inny i Gowienicy, Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Regi, z którymi współpracujemy, których członkowie również chronią te nasze wody przed kłusownictwem, przed zanieczyszczeniami, jak również dokładają się do zarybień tych wód. Bo niestety bez zarybiania woda w ostatnich czasach jest taka zanieczyszczona, że być może te niektóre gatunki by już dawno wyginęły.
Tak więc wędkarstwo to nie tylko sposób na odpoczynek, nie tylko sposób na spędzanie wolnego czasu, ale to też cała filozofia, bo to też, tak jak pan dyrektor powiedział, sprzątanie miejsc, w których wędkarze się spotykają i łowią rybę. To jest też dbanie o te ryby. Bardzo dziękuję. Dyrektor Okręgowego Związku Wędkarskiego Emilian Pilch był naszym gościem. Dziękuję bardzo. I już wracamy, za chwileczkę wracamy po przerwie. Będziemy sobie mówić. Piotr fajnie. Leszczyński jest naszym Piotr gościem, Jasiński. Szanowni Państwo. Piotr Jasiński, przepraszam bardzo, jest naszym gościem. Będziemy mówić o nurkowaniu. Piotr przyszedł do naszego studia ze sprzętem. No tak, dzisiaj wziąłem, żeby pokazać Państwu, jak wygląda taki sprzęt do nurkowania, który jest wykorzystywany właśnie w nurkowaniu rekreacyjnym. Musimy sobie od razu na początku rozróżnić nurkowanie rekreacyjne od nurkowania technicznego. To są dwa nurkowania zupełnie różniące się od siebie. Nurkowania rekreacyjne są to nurkowania do głębokości maksymalnej 40 metrów, natomiast nurkowania już głębsze dla bardziej zaawansowanych nurków są nurkowaniami technicznymi. Na nurkowaniach technicznych używamy już troszeczkę innej konfiguracji sprzętowej. Będą większe butle, podwójne butle, będzie inny zestaw automatów, może być też inna kamizelka wypornościowa, tak? W tym sprzęcie nurkują wszyscy nurkowie rekreacyjni, czyli tak naprawdę osoby, które ukończyły 10 rok życia, już mogą zapisać się na kurs. Górnej granicy wiekowej nie ma. No właśnie, większość z nas, oglądając gdzieś w telewizji kanały pokazujące piękne widoki gdzieś z ciepłych krajów, kiedy są ci nurkowie i pływają wśród ryb, wśród raf koralowych, też chciałaby tego spróbować, ale najzwyczajniej w świecie się boi, no bo to jest głębokość, to jest teoretycznie brak tlenu, gdyby coś się stało. Dzisiaj przyniosłeś ze sobą do studia sprzęt, który ma nas do tego przekonać, do tego, że warto, że każdy może spróbować? Postęp techniczny, jeżeli chodzi o rozwój sprzęcie, pozwolił teraz tak naprawdę nurkowanie każdemu. Jeszcze, no, nie wiem, 10-15 lat temu to nie było rozwinięte na takim poziomie, jak jest teraz. Teraz tak naprawdę trzeba też zacząć od tego, że nurkowanie jest sportem partnerskim, czyli nigdy nie nurkujemy samemu, zawsze powinniśmy nurkować z naszym partnerem nurkowym. Tak jak tam na sprzęcie jest, można sobie dostrzec, mamy dwa automaty oddechowe. Możemy je pokazać do kamery? Jasne. Tutaj... Będziemy do tej kamery pokazywać. Dwa automaty, co to dla nas oznacza w praktyce? Ten automat jest automatem, z którego my cały czas oddychamy. Przez całe nurkowanie mamy go w ustach. Natomiast tutaj mam jeszcze podczepiony pod jacket automat w żółtej puszce. Ten jest to automat, który stale jest ze mną. Jest to automat zapasowy. Jeżeli mojemu partnerowi nurkowemu skończyłoby się powietrze, on wtedy podpływa do mnie, pokaże mi znak, że nie ma powietrza i wtedy ja mogę się podzielić powietrzem, które mam u siebie w butli. No właśnie, a taka butla to na ile czasu wystarcza? Jest to pytanie, które bardzo często słyszę. Nie ma tutaj jednej prawidłowej odpowiedzi, ponieważ zależy to od tego, na jakiej głębokości będziemy się znajdywać. Im jesteśmy głębiej, tym tego powietrza będziemy zużywać więcej. Dlaczego? Automat oddechowy jest tak skonstruowany, żeby podawał nam powietrze pod takim ciśnieniem, na jakim aktualnie się znajdujemy. Im jesteśmy głębiej, tym ciśnienie jest większe. Czyli jeżeli będziemy na głębokości załóżmy 30 metrów, to dużo szybciej to powietrze zużyjemy z tej butli, niż byśmy byli na głębokości 10 metrów. Także no, jednoznacznie nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. A czy Szczecin to dobre miasto, żeby rozpocząć swoją przygodę właśnie z nurkowaniem? Czy mamy warunki, czy mamy akwenów, na których wy możecie się szkolić, trenować? Jak najbardziej. Szczecin jest o tyle fajnym miastem ze względu na położenie. Kurs nurkowy jest podzielony podstawowy, na całym świecie on wygląda tak samo. Są zajęcia teoretyczne, są zajęcia basenowe oraz są zajęcia na wodach otwartych.
Tutaj w warunkach szczecińskich zajęcia teoretyczne są przeprowadzane w naszej szkole. Zajęcia basenowe mamy na szczecińskim SDS-ie raz w tygodniu. Jest to basen przystosowany, można powiedzieć, dla nurków najlepiej w Szczecinie, ponieważ jest najgłębszy, ma 3,6 metra. I tam możemy doskonalić nasze umiejętności nurkowe. Także jak później pojedziemy na wody otwarte, nie mamy problemu z zaliczaniem wszystkich ćwiczeń, które musimy zaliczyć, aby ten kurs ukończyć. Jeżeli chodzi o takie wyjazdy na wody otwarte, to jesteśmy o tyle w dobrej sytuacji, że w odległości 80 km mamy jezioro Insko. Jest to jeden z najczystszych akwenów w Polsce. Widoczność dochodzi jesienią do 10 metrów, czyli to są rzeczywiście już takie fajne warunki, w których można ponurkować, popatrzeć, cieszyć się tą podwodną przyrodą. O tyle no, proszę powiedzieć, jak to wygląda? Ja nigdy nie nurkowałam, a już na pewno nie na jeziorze, na tym jeziorze. Jak ono wygląda od strony nurków? Czy jest tam co podziwiać, co oglądać? Jak najbardziej. Jest wiele, wiele ryb, można spotkać, szczególnie na nurkowaniach nocnych, które są bardzo popularne. Tutaj w Polsce są to jedne z ciekawszych to nurkowań. To chyba dla profesjonalistów. Niekoniecznie. Nurkowania nocne nie różnią się niczym od nurkowań dziennych, z tym, że mamy ze sobą latarki po prostu. Nurkowania nocne są o tyle ciekawe, że możemy wtedy zobaczyć dużo więcej ciekawych ryb albo jakichś raków, takich rzeczy. Generalnie od pewnej głębokości w polskich jeziorach po prostu życie wymiera, tak? Bo światło nie wszędzie dociera ze względu na przejrzystość wody i inne różne warunki. Po prostu tak, jeżeli będziemy na 20 metrach, to tam już w tej Polsce nic nie ma. Jeżeli chodzi o życie podwodne, wiele jest natomiast zatopionych różnych wraków, tak? Czy na przykład bardzo fajne jest miejsce w Krakowie, żeby ponurkować, tam też organizujemy wyjazdy, gdzie jest na przykład zalany cały kamieniołom Zakrzówek, w którym wypracował papież podczas wojny, jest nawet pod wodą tablica, która to upamiętnia, tak? Zalane są różne wraki, są nawet samoloty pozatapiane, ciężarówki ogromne pozatapiane. Tutaj ze Szczecina mamy fajny punkt wypadowy, jeżeli chodzi o nurkowanie na różnych akwenach, nie tylko w Polsce. Jeździmy na różne kamieniołomy, między innymi do Niemiec, na Bałtyku możemy ponurkować, do Norwegii wyjazdy są również organizowane. Bardzo dużym plusem jest również odległość od lotniska w Berlinie, z którego tak naprawdę są loty już po otwarciu teraz tego nowego lotniska, będą na cały świat, tak? Najbardziej popularnym kierunkiem tutaj z Europy póki co jest Egipt, tak? Egipt jest jednym z najlepszych miejsc do nurkowania na świecie. Biorąc pod uwagę jednak ostatnie wydarzenia polityczne, ludzie zmieniają kierunki swoich wypraw i bardzo popularne w ostatnich latach stały się Wyspy Kanaryjskie. Szkoła nurkowania, w której pracuję, posiada własną bazę na Wyspach Kanaryjskich, jedną, gdzie obsługa jest w języku polskim. Czyli to jest naprawdę bardzo fajne miejsce, że przy okazji wakacji ludzie mogą sobie spróbować tego nurkowania, tak, zanurkować w oceanie, zrobić sobie taki kurs i cieszyć się nowym hobby. Piotrze, zostało nam dosłownie parę minut, a ja chciałabym wspomnieć, że w trakcie tego 30-sekundowego przerywnika, kiedy wchodziłeś na scenę ze sprzętem, widać było, że on jest po prostu ciężki. Ile waży taki sprzęt? Cały sprzęt waży około 18 kg, 20 kg. Czy to jest dużo? Na pewno jest lżejszy, jak wychodzimy z wody, ponieważ jest lżejsze o to powietrze, które zużyliśmy, bo sprężone powietrze też troszeczkę waży. Nie jest to dużo. Zazwyczaj na różnych wyjazdach nurkowych to w cenie takiego wyjazdu nurkowego mamy zapewnione to, że ktoś za nas te ciężkie butle będzie nosił. Nawet tutaj, jak mamy wyjazdy organizowane w Polsce, to ten sprzęt nurkowy, tak naprawdę nie musimy go nosić, wystarczy, my go złożymy i wrzucimy do wody. On nam nie zatonie, bo kamizelka jest wypełniona powietrzem i my go zakładamy sobie dopiero w wodzie, a w wodzie on nic nie waży. No właśnie, w co jeszcze wyposażony jest nurek? Jak jeszcze wygląda takie podstawowe? Bo tutaj mówimy o tym nieprofesjonalnym cały czas, rekreacyjnym. To jest nurkowanie rekreacyjne, tak. No co powinniśmy mieć ze sobą? Na pewno ABC, czyli maska, fajka, płetwy. No maseczka, wiadomo, żebyśmy pod tą wodą sobie mogli zobaczyć, oglądać to, co tam się dzieje.
Fajka jest również wykorzystywana m.in. do snorklingu czy pływania po powierzchni, płetwy, aby uzyskać siłę napędową, bo w nurkowaniu w ogóle nie używamy do napędzania się rąk. Trzeba być dobrym pływakiem, żeby zacząć nurkować? Nie trzeba. Aby ukończyć kurs, są wymagane dwie umiejętności pływackie, to jest przepłynąć 200 metrów pław albo 300 metrów w płetwach, więc tak naprawdę każdy, nawet nie żaden rewelacyjny pływak jest w stanie to zrobić, nie ma tam żadnego ograniczenia czasowego, po prostu trzeba to zrobić. No ale czy to się jakoś nie wyklucza, że jeżeli jesteśmy słabymi pływakami, to że będziemy też słabymi albo zagrażającymi sobie nurkami? Nie ma takiej zależności, ponieważ pod wodą my uczymy się tego pływania na nowo, jakby troszeczkę inaczej. Inaczej pracuje nasze ciało, jest ułożone, inna jest też praca nóg niż w takim pływaniu zwykłym tam kraulem czy jakimś innym stylem na powierzchni. A dużo Szczecinian uczy się pływać, uczy się nurkować i czy obserwujecie, żeby na przykład przed wakacjami, kiedy chcemy wyjechać na przykład do Egiptu i pokazać się po prostu, że my potrafimy, to czy jest więcej osób? Generalnie tak, jeżeli tutaj przychodzi wiosna, tak, jest kwiecień, maj, ludzie coraz bardziej interesują się nurkowaniem i wtedy rzeczywiście można zauważyć, że te kursy są coraz bardziej popularne. W ostatnich latach też coraz więcej ludzi zaczyna nurkować. Czasami to dzieci przyprowadzają rodziców, czasami jest odwrotnie, że rodzice przyprowadzają dzieci. No więc to dobra okazja do tego, żeby rozpocząć swoją przygodę z nurkowaniem. Realizator podpowiada mi, że muszę już kończyć. Same pozytywy z tego, co Piotr powiedział nam dzisiaj w studiu. Bardzo dziękuję za wizytę. Szanowni Państwo, 15 po pełnej godzinie, w związku z czym serwis informacyjny, a już 30 po 18:30 wchodzimy z Galaktyką Pomerania. Do zobaczenia.